Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, co osoba, o której myślisz, oglądając to czytanie, czuje do Ciebie w tym momencie. I do wyboru mamy cztery grupy. Pierwsza z muszelką, druga z ametystem, trzecia z sodalitem i czwarta z cytrynem. Możesz wybrać ten kamień, muszelkę, które najbardziej w jakiś sposób przyciągają Twoją uwagę, albo tą kartę, która przyciąga Twoją uwagę, albo w jakiś sposób najbardziej Ci się podoba. I w opisie do tego nagrania znajdziesz oznaczniki czasowe, dzięki którym możesz przeskoczyć bezpośrednio do tej grupy, do tej karty, którą wybrałaś. I witam grupę numer 1, która wybrała muszelkę i kartę Sąd Ostateczny. I patrząc po tej karcie, mam takie wrażenie, że Twoja osoba myśli o jakiejś szczerej rozmowie, może o przeprosinach, jeżeli był między Wami jakiś konflikt. Tak jakby chciał, czy chciała jakby zakopać topór wojenny w jakiś sposób. Taką szczerością, właśnie szczerą rozmową, wyjaśnieniem czegoś. I co tutaj mamy jeszcze? I karta papież, czyli może się dotyczyć na przykład jakiegoś rozstania, jeżeli takie między Wami było, może ta osoba teraz chce jeszcze coś dopowiedzieć, jakby wrócić do Ciebie, ale nie na zasadzie, że no wrócić, żebyście byli razem, tylko jakby wrócić, żeby jeszcze coś domknąć, wyjaśnić. Jeżeli rzeczywiście się rozstaliście, no albo jeżeli był po prostu jakiś konflikt, no to żeby przeprosić, porozmawiać. Weźmiemy jeszcze jedną kartę. Okej. Okay. I też ta karta Sąd Ostateczny, tylko już tej niższej energii, co wskazuje na to, że ta osoba ma jakieś wyrzuty sumienia w związku z tym, co poszło nie tak między Wami. Czy to była jakaś kłótnia, czy to było jakieś rozstanie, czy nie wiem, może na części Was jakiś taki ghosting, tak, że ta osoba przestała się nagle odzywać, nie wiadomo czemu. Różne sytuacje oczywiście mogą być, no ale ogólnie takie poczucie winy z powodu tego, jak ta osoba się zachowała wobec Ciebie i chęć jakiegoś wyjaśnienia czegoś. Czwórka buław, trójka buław i ósemka mieczy. Tak jakby ta osoba właśnie z jakiegoś powodu była taka zablokowana, z jakiegoś powodu może wtedy, w tym momencie, w którym powstał ten konflikt między Wami, nie potrafił się zachować inaczej niż się zachowała. Może jakieś inne właśnie elementy tutaj wpływały na tą osobę i może też wtedy nie zdawała sobie sprawy z tego, jak się zachowuje, jak to może wpłynąć na Ciebie. No i teraz może sobie zaczyna zdawać z tego sprawę po prostu, jakby przeanalizował sobie, o co chodzi, co się zadziało w tej osobie tak wewnętrznie. I tak jakby była gotowa no, wyjaśnić tutaj ten konflikt. I też myślę, że to wynika z tego, że ogólnie ta osoba bardzo sobie Ciebie ceni, dobrze się przy Tobie czuje, tak radośnie, pogodnie, może to jest właśnie to, jaką Ty jesteś osobą i to automatycznie wpływa, jakby w sensie ta osoba czuje Twoją energię, taką pozytywną, no i przez to czuje się po prostu dobrze w Twoim towarzystwie. I myślę, że też jest tutaj taka jakby iskierka nadziei na to, że ta rozmowa, przeprosiny, jakieś wyjaśnienia może otworzą drzwi i dadzą jakąś drugą, że Ty dasz drugą szansę może tej osobie, czy no po prostu ta rozmowa stworzy tutaj jakąś przestrzeń na to, żeby spróbować jeszcze raz może stworzyć jakąś relację. Dobra, zobaczmy, co ta osoba czuje do Ciebie. Okej, myślę, że ta osoba obawia się, że Ty już nie jesteś zainteresowana, czy zainteresowany nią, czy nim. I obawia się tego, no raz, że Ty jakby odeszłaś już tak emocjonalnie, jakby
ta sprawa już jest dla Ciebie zakończona. Albo, no, że w sensie, że może jeszcze Ci zależy, tak, ale i tak po prostu powiesz, że nie, że już nie będziesz się w to pakować, albo w ogóle Ciebie już to nie interesuje, że nawet nie masz ochoty słuchać tej osoby. Czyli, że ta osoba martwi się, że odprawi się z kwitkiem po prostu, że albo ją wysłuchasz, ale już to nic nie zmieni, albo nawet nie masz ochoty jej słuchać, no słuchać tego, co ma tutaj do powiedzenia. Ale tak czy inaczej, no ta osoba czuje właśnie taką pasję, czuje takie zaangażowanie, zafascynowanie Tobą, taką chęć zmiany, chęć zrobienia czegoś tutaj jeszcze między Wami. Dobra, co ta osoba czuje jeszcze do Ciebie? Piątka mieczy, no jak najbardziej. Dwójka kielichów i siódemka kielichów. No dokładnie, piątka mieczy, czyli to, co mówiłam, że zastanawia się w ogóle, no stoi, drapie się po głowie, bo zastanawia się, czy w ogóle masz ochotę jeszcze wysłuchać w ogóle tą osobę, porozmawiać z nią, spojrzeć, czy odbierzesz telefon i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się, no, tak jakby, no, zastanawia nad tym. Myślę, że im bardziej się nad tym zastanawia, im bardziej czuje, że Ciebie traci, tym bardziej czuje właśnie tą dwójkę kielichów, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że chciałaby czegoś więcej z Tobą. No i ta siódemka kielichów tutaj sugerowałaby właśnie takie zadzwonić czy nie zadzwonić, napisać, nie napisać, odważyć się i spróbować zagadać do Ciebie, czy nie. Okej, sobie tu poprzesuwam trochę. I zobaczmy, jakie Ty masz nastawienie do tej osoby. Dziewiątka buław, czyli nie ufasz tej osobie. Czwórka buław również. I wisielec. I tutaj jeszcze siódemka mieczy, czyli obydwaj macie tą czwórkę buław, czyli tak jakby to, co mówiłam, że taką, jakaś jest tutaj jakaś taka radość, jakieś takie szczególne połączenie, szczególne coś takiego, taka szczególna energia, która daje Wam dużo satysfakcji, dużo radości, to myślę, że obydwoje to czujecie, zdajecie sobie z tego sprawę, ale Ty z kolei nie ufasz tej osobie. Też, no tutaj tam po tej siódemce mieczy też bym powiedziała, że boisz się, że to jest nawet nie tyle nieszczere, może w tym momencie, w którym ta osoba będzie mówiła, co czuje, będzie przepraszać, no to może jest szczere, ale boisz się, że mimo szczerych chęci i tak za chwilę powtórzy się jakiś tam schemat, który wcześniej może się powtarzał nawet parę razy, albo może raz, nieważne. Ile, ale tak jakby nie ufasz, że w tej osobie nastąpiła jakaś taka prawdziwa zmiana, która rzeczywiście zmieni coś między Wami. Może bardziej jakbyś miała takie poczucie, i ja zresztą w sumie też mam takie poczucie, jak tutaj czytam z tych kart, że to jest właśnie takie, że teraz jak Ty już się zdecydowałeś, że nie chcesz, że ja już podziękuję temu Panu czy tej Pani, to teraz ta osoba czuje tutaj tą dwójkę kielichów, że tęsknię i chcę do Ciebie wrócić i przepraszam, ale jakby to jest tylko takie, no na zasadzie jak dziecku zabierzemy zabawkę, tak, którą się już nie bawi, to nagle będzie chciało się z nią znowu bawić, a za 5 minut ją znowu rzuci w kąt. I ten wisielec tutaj właśnie sugeruje taką Twoją postawę, no właśnie trochę takie wisi mi to, bym powiedziała. Takie, no zobaczę, co robisz, tak, ale nie będę się jakoś tam angażować, bo po prostu nie ufam, że rzeczywiście to, co obiecujesz, się spełni. I to nawet nie dlatego, że ta osoba tego nie chce, tylko po prostu, no, ludzie rzadko kiedy się zmieniają tak naprawdę. Okej. Weźmy sobie jeszcze tutaj z tych kart, zobaczymy, co jeszcze ta osoba tutaj ma do zaprezentowania. Strach, no to co mówiłam, że boi się odezwać. Ta karta zazdrość, po której czuję, jakby to było takie,
że gdzieś ukrywa te swoje emocje, że to jest taki bardziej sekret, że może nie mówi o tym nikomu, jakby może te myśli, ta chęć odezwania się do Ciebie, przeproszenia, wyjaśnienia czegoś, to jest takie jakby no głęboko ta osoba ma to w sobie schowane. Może nawet sama sobie tak nie do końca jeszcze zdaje sprawę z tego. Chociaż myślę, że tak jakby też patrząc tutaj po tej siadającej kielichu, tak jakby ta osoba już się rzeczywiście zastanawiała, co zrobić, ale tak jak raczej nie rozmawia o tym z innymi, tak? Nie mówi, że mam ochotę do Ciebie zadzwonić, tylko sama się tutaj czasami się bije z tymi myślami. Co tutaj mamy jeszcze? Nienawiść, karta, którą rozumiem jako właśnie chęć takiego złapania, że już wiem, że Cię tracę, ale no właśnie, im bardziej Cię tracę, tym bardziej mam ochotę Cię złapać i zatrzymać przy sobie. I jeszcze jedno. Duma, czyli może to być w sensie, no duma może stać tutaj jakby na drodze, dlaczego ta osoba może nigdy się nie odezwie i nigdy nie przeprosi tak naprawdę, bo no bo ego, tak? Nie chce się przyznać, mimo że czuje się winien, czy winna tego, co się tutaj między Wami wydarzyło, wie, co może stracić, w sensie, że Ciebie może stracić, to właśnie jakaś taka raz, że strach przed odrzuceniem, a dwa, że no taki powiem dyplomatycznie, brak umiejętności przyznania się do winy. Okej. Okay. To weźmy może w takim razie poradę dla Ciebie. Co Ty możesz tutaj zrobić w tej sytuacji? Albo może nie z tej karty. Z tej karty. Co Ty możesz zrobić w tej sytuacji? I... aha, okej. Okay. Czyli odkryj sens swojego życia, cel swojego życia, co w tej sytuacji rozumiem jak no takie zastanów się nad tym, czego tak naprawdę chcesz. Czy ta osoba, czy jest tutaj jeszcze w tej relacji coś, co jest dla Ciebie ważne w tej osobie? Czy wiążesz jeszcze z tą osobą jakieś nadzieje? Czy ewentualna chęć wrócenia, dania tutaj drugiej szansy tej osobie byłaby na zasadzie, bo nie chcę być sama, bo tęsknię za tym, co było, za tymi dobrymi chwilami, a ignoruję te złe. Czy może rzeczywiście jest, może rzeczywiście to jakaś, no nie wiem, jednorazowa sytuacja, która czujesz, że więcej się nie powtórzy, masz może no tutaj jakieś swoje obawy, może zaufanie straciłaś, czy straciłeś do tej osoby, ale no może jednocześnie czujesz, że rzeczywiście wiesz, że to mogła być jednorazowa sytuacja w przypadku tej osoby i może nigdy więcej się nie powtórzy i no i może czujesz, że warto zaufać, tak? Więc tutaj ważne jest to, żebyś wiedział, czy wiedziała, czego Ty tak naprawdę chcesz. Jakby nie patrzeć na to, jaka będzie reakcja tej osoby, czy ta osoba przyjdzie, przeprosi, czy tak dalej, tylko najpierw sprawdź w sobie, czego Ty tutaj chcesz, tak? To w momencie, jak ta osoba się zdecyduje, albo nie zdecyduje odezwać, to Tobie będzie łatwiej tak ewentualnie zrobić może jakiś krok w stronę tej osoby, albo, no, albo zupełnie zignorować, nawet jak ta osoba będzie tutaj na głowie stawać. Okej, okay. No dobra. I tutaj jeszcze mamy ściągnij swoją maskę, czyli no tak jak mówiłam, takie bądź szczera sama ze sobą. Czego ja chcę, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne, co ja czuję tak głęboko w sercu. Żeby to było taka ugruntowana decyzja, a nie na zasadzie jakiegoś takiego sentymentu, gdzie jakby z jednej strony jakby Twoje serce podpowiada Ci coś innego, ale jeszcze jakieś emocje, właśnie takie wewnętrzne dziecko, które tam z tęsknoty za jakąś bliskością wejdziesz z powrotem w tą relację, gdzie wiesz, że jakaś sytuacja konfliktowa powtarzała się między Wami już parę razy i wiesz, że jak do siebie wrócicie, to ona się kolejny raz powtórzy. No, więc tutaj najważniejsze właśnie pytanie, co czujesz tak naprawdę w głębi serca odnośnie tej osoby i sytuacji z tą osobą.
Okej, to by było na tyle w takim razie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Pa! Witam grupę numer 2, która wybrała ametyst i kartę gwiazda, która sugeruje, że Twoja osoba prawdopodobnie tęskni za Tobą, rozpamiętuje jakieś wspólne chwile, może jakąś straconą okazję, czy to na rozmowę, czy na to, żeby być razem. I mamy kartę dalej koło fortuny, czyli tak jakby może właśnie te przemyślenia zmieniły coś w tej osobie, że zdecydowała się, może zdecydował się na jakiś ruch, zobaczymy za chwilę jeszcze dalej, co nam wyjdzie z kart, ale może zdecydował się na jakiś ruch w Twoim kierunku, na jakąś zmianę, może zdała sobie sprawę z tego, co tak naprawdę do Ciebie czuje. Okej. I mamy kartę cesarz, czyli tak jakby też ta osoba zdała sobie sprawę z tego, w jakich momentach, w których momentach, w jaki sposób był nie w porządku wobec Ciebie. Czyli myślę, że jakby te przemyślenia, że to może być ta zmiana, czyli zmiana trochę perspektywy na tą sytuację, na Waszą relację. Może do tej pory ta osoba myślała, że jakby Ciebie obwiniała za coś, albo może nie rozumiała, skąd jakiś konflikt między Wami, a teraz dowiedziała się czegoś, usłyszała coś, czy usłyszał coś, co zmieniło właśnie tą perspektywę i zdała sobie sprawę z tego, że no ja też byłem, nie byłam w porządku wobec Ciebie. Zobaczmy, co mamy dalej. I karta Rydwan. Sorry, kotek. Siódemka monet i królowa buław. Czyli tak jakby ta osoba była właśnie teraz na jakimś rozdrożu. Zastanawiała się może nad... może jest jeszcze jakaś inna osoba w życiu tej Twojej osoby. Tak jakby się zastanawiała, czy zastanawiała właśnie, w którą stronę ma iść i kogo wybrać. Zobaczmy dalej, co nam wyjdzie. Karta kapłanka. Rycerz buław i słońce. Okej, mam takie poczucie właśnie, że ta osoba jest, może jest kimś innym, może Wy się rozstaliście i ta osoba związała się z kimś innym, tak jakby teraz przez to, że coś w tej osobie jakby zaskoczyło, coś się zmieniło odnośnie Ciebie, jakieś przemyślenia na temat Waszej relacji, tak jakby ta osoba teraz zastanawiała się właśnie między tą osobą, z którą jest, czy spotyka się, może, no nie wiem, na ile to tam poważna sytuacja, czyli nad tamtą osobą, a nad tym, czy może wrócić do Ciebie, czy może w ogóle coś jeszcze między Wami będzie. I tak jakby właśnie z tamtą osobą były jakieś konflikty, może jakieś nieporozumienia, albo może teraz zdała sobie ta Twoja osoba sprawę, że tamta druga osoba, w sensie, że może nie mają dużo wspólnego, albo nie aż tyle wspólnego, co z Tobą, a tak jakby z Tobą było tam więcej radości, może jakby większy potencjał na takie spełnienie, na radość. Okej, czwórka monet, księżyc i karta siła. Okej. Tutaj mamy jeszcze asa kielichów, więc to może sugerować właśnie te nowe uczucia jakby względem Ciebie. Mam takie poczucie jakby... kotek, przejdźmy się trochę. Tak jakby... jakbyś Ty wydawała się bardziej atrakcyjna dla tej osoby, dla tej Twojej osoby. Tak jakby... jakbyś Ty była tutaj właśnie reprezentowana, czy reprezentowana przez tą królową buław, a tamta druga osoba przez taką siódemkę monet, taką bardziej skromną osobę, ale tak jakby byli z dwóch różnych światów. A przy Tobie tutaj jakoś jest tak więcej energii, jakiejś takiej większej, więcej takiej pasji, jakiejś takiej atrakcyjności.
I co tutaj jeszcze chciałam powiedzieć? Czwórka monet, księżyc i siła. I mam takie poczucie, że jednocześnie jakby w tym momencie ta osoba może zastanawia się, tak jakby ta zmiana perspektywy była czymś świeżym, jakby dopiero nagle ta osoba miała taki aha moment, zdała sobie sprawę z czegoś, co między wami się wydarzyło i tak jakby dopiero jakieś pierwsze takie myśli się tutaj pojawiły odnośnie tej osoby, z którą się spotyka. Ewentualnie, jeżeli nie spotyka się z nikim innym, to też może symbolizować ta siódemka monet, to jak ta osoba się czuje na przykład sama, tak? Że samej jest mi dobrze, czy samemu zajmuje się swoim życiem, realizuje się i tak się właśnie zastanawia, czy woli być sama, czy jednak woli być z tobą, tak? Gdzie tutaj jest jakby większy potencjał na radość, na takie uzupełnianie się, na jakąś, na po prostu taką radość życia, zadowolenie, wiadomo, spędzanie czasu razem. Ale też wiadomo, no jak jest się samemu, jak jest się w relacji, no w relacji jest większa szansa na jakieś konflikty, na, no jakby więcej się dzieje, tak? A jak ktoś jest sam, no to ma święty spokój. Znaczy oczywiście nie twierdzę, że to jest idealne, jakby idealny status, żeby żyć do życia, ale no ma swoje plusy i minusy, nie? Wiadomo, jest trochę, no jest spokojniej, wiadomo, samotność też się dobija, więc tutaj ta osoba jakby może się też nad tym zastanawiać. Może jakieś obawy o to, że no były między wami jakieś konflikty, a teraz jak jest sam czy sama, no to ma taki większy spokój i zastanawia się, czy jeżeli wrócilibyście do siebie teraz tą nową wiedzą, którą ma ta osoba, czy nadal będą takie konflikty, takie problemy, jak były wcześniej, czy już raczej ta karta słońca, czyli więcej radości, więcej takiej satysfakcji i zadowolenia z siebie nawzajem. No, ale do czego zmierzałam? Do tego, że mam wrażenie, że to są takie nowe, jakieś świeże, jakaś taka świeża sprawa, bo nie widzę, żeby tutaj była jeszcze jakaś akcja podejmowana na ten temat, że gdzieś ta osoba sobie to na razie rozważa, rozmyśla, ale nie widzę, żebym miała zamiar coś zmienić. Więcej tu jest takiego zmieszania, takiego właśnie zdziwienia w ogóle, że takie emocje się w tej osobie pojawiają w tym momencie. Może myślała, że już tutaj się nic nie zmieni, tak, że już po prostu sprawa zakończona, a nagle tutaj się pojawiają jakieś sprawy, jakiś nowy punkt widzenia. No, ale tak jak mówię, raczej nie widzę, żeby ta osoba coś tutaj reagowała jakoś na tą nową energię, przynajmniej na razie. Dobra, zobaczmy, jakie ty masz obecnie nastawienie do tej osoby. Aha, okej, okay. Królowa mieczy, strach na wróble, czyli dziewiątka buław. I co jeszcze? I piątka kielichów. Okej, okay. Czyli myślę, że w tobie jest jeszcze dużo bólu odnośnie tego, co się między wami wydarzyło, tego w jaki sposób, może ile jakieś konflikty między wami były, czy w jaki sposób się rozstaliście. I jakby jeszcze nie do końca przetrawiłaś, czy przetrawiłeś właśnie to rozstanie, nie do końca poradziłaś sobie z tym smutkiem, który w związku z tym rozstaniem gdzieś w tobie powstał. I raczej tak jakby ten smutek był jeszcze w takiej fazie złości. Często właśnie samoceniam jest tak, że pod złością kryje się smutek, a pod smutkiem kryje się złość. I tak jakby u ciebie jeszcze ta złość była na wierzchu, a ten smutek dopiero pod spodem, tak jakbyś jeszcze nie doszła do tej emocji, albo przynajmniej nie w pełni może, bo to też no, w różnych takich fazach może się w nas uwalniać. Ale do czego zmierzam, że raczej takie twoje główne nastawienie do tej osoby to jest złość, czyli jak ta osoba się odważy teraz do ciebie odezwać, to raczej jeszcze dostanie po łbie, niż będzie przestrzeń na to, żeby porozmawiać tak szczerze o czymś, takie mam przynajmniej poczucie po tych kartach, więc może też dlatego, może ta osoba też to czuje i dlatego mimo tego, że pojawiają się tutaj jakieś myśli na ten temat, takie powiedzmy znaki zapytania w twoim kierunku albo no pod twoim adresem, w sensie w myślach tej osoby,
to raczej tutaj akcji nie będzie, no bo myślę, że energia po prostu między Wami jeszcze nie jest na tyle, nie ma tam na tyle przestrzeni, żeby coś tutaj ruszyć. Okej, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy po stronie tej osoby. Okej, karta triumf. Coś mi się kojarzy, właśnie podobna jest do tego koła fortuny tutaj. Co tutaj mamy? Żal, wściekłość. Tak, zdecydowanie. Ten triumf to chyba taka radość z tego, że ta osoba miała ten aha moment i się cieszy, że w końcu coś zrozumiała innego, jakby, że poszerzył swoją świadomość na ten temat. Mimo, że a jednocześnie pojawia się tutaj właśnie żal, tak? Bo zdałam sobie sprawę, że też nie byłam w porządku, więc to jest taki aha moment, że teraz więcej rozumiem, no ale też czuję w końcu ten żal, tak? Jakby do siebie raczej, że ja nie byłam w porządku wobec siebie i taką wściekłość to jest bardziej taka wściekłość, ale to też na siebie takie, że kurczę, nie w porządku się zachowałem i teraz jest tutaj sprawa między nami skomplikowana i nie wiadomo, czy uda się tutaj coś jeszcze zmienić. Obawa i rozpacz, no właśnie. I zgoda, czuję to jako właśnie taka nadzieja i ta iskierka nadziei na to, że jeszcze coś między Wami będzie w przyszłości, że się pogodzicie. No i obawa i rozpacz, no to myślę, że to są te blokady, dla których ta osoba na razie przynajmniej nie odważy się do Ciebie odezwać, jakby boi się odrzucenia, boi się tego, że nawet jeżeli powie Ci, co myśli, jak się czuje względem Ciebie, no to Ty jakby nie przyjmiesz tego tak w pełni, tak? Że jeszcze jesteś zła i masz prawo być zła, jakby ta osoba to rozumie w pełni, więc też nie chce się wpychać po prostu w Twoje życie. Okej. Weźmy w takim razie kartę porady dla Ciebie. Czy jest coś, co Ty możesz zrobić? Co możesz zrobić? Okej, mamy kartę Magia Ognia. W tym przypadku czuję to jako wyrażenie właśnie tej złości, o której tu mówiłam, w jakiś sposób. Może to być wyrażenie złości na przykład poprzez napisanie listu jakiegoś, napisanie takiego swojego jakiegoś dzienniczka czy pamiętniczka, w którym możesz wypisać swoje emocje odnośnie tego, jak się czujesz, czy porozmawianie z jakąś bliską osobą, której wiesz, że możesz zaufać, czy której wiesz, że możesz te emocje wyrazić. Jakby w jakiś sposób, który da Ci przestrzeń na to, żeby właśnie wyrazić tą złość. Możesz skorzystać może z porady psychologa, jakiegoś terapeuty, może na jakieś warsztaty, na których też jest przestrzeń na to, na pracę z takimi tematami. Jeszcze chodzi mi po głowie, możesz wziąć patelnię i zacząć walić w łóżko po prostu z myślą o tej osobie. To też jest taki sposób, żeby ta złość po prostu wypłynęła tak fizycznie z ciała, jeżeli rzeczywiście jest jej dużo, jeżeli ją czujesz i masz z nią kontakt. Przyszedł mi taki sposób na myśl teraz. Warto skorzystać, sama kiedyś próbowałam. I więc myślę, że to jest jakby pierwsze, że jak dopóki ta złość z Ciebie nie wyjdzie, to nie będzie przestrzeni na smutek, dopiero w sensie jak nie ruszą się te emocje po Twojej stronie, to niewiele między Wami się zmieni. To będzie w takim potrzasku, tak? Ta osoba ma jakby ręce związane, no bo Twoja energia jest taka silna, teraz jakby taką ścianę tutaj tworzy, że ta osoba nie czuje w ogóle, że może podejść, zagadać cokolwiek, zrobić w Twoim kierunku, więc jeżeli chcesz cokolwiek tutaj zmienić, no to możesz zacząć od wyrażenia tej złości, jakby pozwolić sobie po prostu na tą złość, tak? Przyznać, że jestem zła, czy użyć silniejszych słów, jeżeli czujesz. Dlaczego, tak? Na kogo? Za co? Czego oczekiwałam? A co dostałam? I tak dalej.
Okej, okay, i jeszcze wzięłam jedną kartę i tu mamy wyobraźnia. Więc myślę, że to w drugiej kolejności, albo jeżeli już jesteś osobą, która może nie rezonuje ta złość z Tobą, już bardziej tylko ta sytuacja, nie to, co czujesz, to możesz sobie, albo już po wyrażeniu tej złości, możesz sobie zwizualizować, czego chcesz tak naprawdę, czego chcesz od tej osoby, czy ogólnie, jak sobie wyobrażasz swoją relację, związki w przyszłości, siebie w tych relacjach, swoje życie z partnerem, czyli no, taka po prostu wizualizacja swojej przyszłości. Też bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, takie bardzo właśnie zapraszające drugą osobę, kimkolwiek ta osoba jest, tak? Czy to jest osoba, którą znasz, na której Ci zależy, czy to jest po prostu osoba, jakakolwiek osoba X, gdzie otwierasz się na nową relację jakąś. To też możesz zrobić, po prostu wypisać sobie, rozrysować w jakiś sposób to, czego chcesz, czego oczekujesz w swoich relacjach, tak? Czyli na przykład jak spędzacie czas, jak ta osoba Ciebie traktuje, kim jest, na takiej zasadzie z cech charakteru, tak? Już nie chodzi o to, czym, jak zarabia pieniądze na życie i tak dalej, tylko no, jaką jest osobą, tak? Tak wewnętrznie. Okej. Okay. No dobrze. To zostawię to tutaj. Mam nadzieję, że to czytanie z Tobą rezonuje. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Pa! Witam grupę numer 3, która wybrała Sodalit i kartę Transformacja. Zobaczymy, o co tutaj chodzi z tą transformacją, co ta osoba czuje do Ciebie. Okej, okay. I cesarzowa. Ojej. Jeszcze koło fortuny. Mam takie poczucie, jakby ta osoba przechodziła przez coś trudnego w swoim życiu i przez to, jeżeli się od Ciebie odsuwa, jeżeli czujesz jakiś dystans między Wami, to wynika z tego. Jakby nie do końca chodzi o Ciebie, bardziej o to, co... Zobaczymy jeszcze, co zresztą w kartach za chwilę, co tam dalej, ale mam poczucie właśnie, że bardziej tutaj chodzi o jakieś inne sprawy. Takie, no nie wiem, bardziej osobiste, może zdrowie, może no po prostu przez jakąś depresję ta osoba przechodzi, martwi się może swoją sytuacją finansową, jakimiś innymi problemami i no może po prostu nie ma siły z Tobą rozmawiać, czy nawiązywać jakieś bliższej relacji w tym momencie, bo no po prostu jest przejęta, cała jakby uwaga tej osoby jest gdzie indziej, przy tych innych sprawach, przy innych problemach. No dobra, zobaczmy, co tam dalej. Może te karty. Co ta osoba czuje do Ciebie? Czwórka mieczy, jakby na razie sobie bierze przerwę od Waszej relacji. Karta śmierci, odrodzenie. Czwórka buław. Tutaj mi przychodzą dwie sprawy. Jedna to może być taka właśnie, patrząc na tą kartę śmierci, odrodzenia, że ta osoba może przechodzić przez no, takie jakieś przebudzenie, przez jakąś taką właśnie transformację, gdzie no, nie objawia się to w taki pozytywny sposób, raczej ta ciemna noc duszy, coś takiego, że dużo jakichś traum, dużo trudnych, silnych emocji wychodzi z tej osoby teraz, więc jakby nie jest w stanie no, wykrzesać z siebie radości, tak, żeby dać Tobie, żeby spędzić z Tobą czas w jakiś przyzwoity sposób. A dwa, jeszcze może być tak, że przez to, że jakaś sytuacja, nie wiem, że ta osoba straciła pracę, jakieś inne ma problemy i przez to, że jakby ze względu na to, jakby mając te problemy, tak pracuje teraz na tym, żeby poprawić tą swoją sytuację, więc to też jest taki właśnie okres tej transformacji, gdzie musi się na tym skupić, więc to może być albo takie bardziej emocjonalne, taka ciemna noc duszy, gdzie dużo trudnych emocji wyzwala się z tej osoby, albo bardziej takie no, fizyczne, materialne, gdzie rzeczywiście ta osoba ona musi się skoncentrować, tak? Może musi więcej, nie wiem, pracować, szukać nową pracę, gdzieś bardziej martwi się może o pieniądze,
No tak czy inaczej, bardziej po prostu skupię się na tym, żeby poprawić swoją obecną sytuację. Dobra, co mamy dalej? Karta Słońce, Piątka Kielichów, Król Buław i Dziesiątka Kielichów. Jeżeli chodzi o Ciebie, mam takie poczucie, że jak najbardziej ta osoba czuje się przy Tobie dobrze, sprawia jej radość spędzanie czasu z Tobą i tym bardziej martwi się tym, jest jakby zasmucona tym, że nie może w tym momencie poświęcić Ci tyle czasu i uwagi i energii, na ile zasługujesz i na ile ta osoba by chciała, bo po prostu musi się skupić teraz na tym, co jest priorytetem w jej życiu. Tutaj jeszcze mamy tą dziesiątkę kielichów. Mam takie poczucie, jakby ta osoba nawet wycofała się trochę, żeby dać Ci szansę, żebyś Ty mogła czy mógł znaleźć sobie kogoś innego. I to na takiej zasadzie, że z takiego trochę szacunku, że ja teraz jestem, nie jestem w formie, ja muszę się zająć czymś innym, zająć się innymi sprawami, więc mimo tego, że chciałabym, żeby coś między nami było i jest mi przykro, że na razie nie jestem na to gotowy czy gotowa, to odsunę się, jakby nie chcę być takim psem ogrodnika, tak? Nie będę Cię trzymać przy sobie i dawać Ci jakichś ochłapów, okruszków tylko po to, żeby zatrzymać Cię przy sobie. Wolę się odsunąć i dać Ci szansę, żebyś mógł znaleźć to, czego szukasz, to, na co zasługujesz. Jeżeli za jakiś czas jeszcze będziesz wolna, jak ja się już tutaj ogarnę, no to fajnie, jeżeli będziemy mieć szansę znowu, ale jeżeli nie, no to życzę Ci jak najlepiej i mam nadzieję, że znajdziesz kogoś, kto da Ci to, na co zasługujesz w tym momencie. Papież, Czwórka Kielichów i Dziewiątka Buław. I myślę, że jakby, że ta osoba widzi, że Ty byś chętnie chciała coś więcej, ale no to jest na takiej zasadzie, że dla Twojego dobra po prostu może, no takie mam poczucie, że ta osoba Cię ignoruje, jakby może, nie wiem, no po prostu może fajnie między Wami było i nagle się odsunął nie wiadomo czemu. I myślę właśnie, że ignoruje Ciebie, ignoruje jakieś Twoje wiadomości. Właśnie na zasadzie, że Tobie będzie lepiej beze mnie, że jakby lepiej sobie ułożysz życie beze mnie, bo ja w tym momencie nie jestem w stanie dać Ci tego, na co zasługujesz. Dobra, zobaczmy w takim razie Twoje nastawienie do tej osoby obecnie. Dziesiątka Buław. Księżniczka Monet i Siódemka Mieczy, ok, czyli no ja mam takie wrażenie, że Ty tutaj nie do końca wiesz, o co chodzi, że może ciągle jeszcze liczysz na to, że coś między Wami będzie, piszesz do tej osoby, dzwonisz, jakby możesz mieć takie poczucie, jak ta dziesiątka była, także Ty tutaj cały czas się starasz, żeby coś między Wami było, a ta osoba cały czas po prostu stawia mur i prawdopodobnie zastanawiasz się, może podejrzewasz, że ta osoba ma kogoś innego, jak tutaj mamy tą siódemkę mieczy, ale z tego, co widzę, to myślę, że nie chodzi właśnie tutaj o inną osobę, to znaczy może dla części z Was tak. Nie wiem, może rzeczywiście wiesz, że jest z kimś ta osoba, no to nie, to pewnie nie rezonuje to z Tobą w 100%, ale myślę, że dla większości raczej chodzi tu o to, że ta osoba po prostu przechodzi teraz przez coś trudnego. Może część z tych osób rzeczywiście się rozchorowała, jakby nie chce się dzielić z Tobą swoimi problemami zdrowotnymi, no ale musi sobie z nimi poradzić i no wie, że nie jest w stanie no być dla Ciebie w 100%, albo jakieś problemy finansowe, a
albo no po prostu emocji dużo, coś się poruszyło i dużo emocji w tej osobie teraz wychodzi, może na jakąś terapię chodzi, różne sprawy mogą być. Zobaczmy, co nam się tu jeszcze pokaże, co ta osoba czuje do Ciebie. Nadzieja i smutek. Ja myślę, że ta nadzieja to jest właśnie taka nadzieja, że tutaj czuję takie trochę poświęcenie właśnie, że nadzieja na to, że Ty sobie ułożysz życie bez tej osoby, mimo tego, że ta osoba jest smutna, że nie może z Tobą być, że nie może dać Ci tego, na co zasługujesz, tak jak mówiłam, ale ma nadzieję na to, że poradzisz sobie bez niej czy bez niego. I karta zazdrość, którą bardziej rozumiem w tym momencie jako taka troska o Ciebie, tak jak tutaj jest ten ptaszek w klatce, to nie dlatego, że ta osoba jest zazdrosna o Ciebie, tylko że trzyma Cię właśnie tak blisko w sercu, może jako taką tajemnicę, trochę jako taki może właśnie takich gorszych momentach, które gdzieś ma, to sobie myśli o Tobie, o tych Waszych wspólnych chwilach, o tym, jak fajnie sobie czas spędzaliście i co ewentualnie mogłoby być między Wami, ale to jest taki trochę sekret jakby dla tej osoby. Okej, no to weźmy w takim razie kartę porady dla Ciebie. Okej, mamy kartę miłość. Tak patrząc na tą kartę, właśnie mam wrażenie, że dokładnie opisuje tą sytuację w ten sposób, że ta osoba Twoja tutaj patrzy na Ciebie z taką tęsknotą, ale to też jest osoba, która jest w obrazie, jakby jest w innym świecie. Nie może teraz być fizycznie przy Tobie, tylko no, jest jakby gdzie indziej. A Ty, no jako że to jest karta porada, zamiast stać i patrzeć na ten obraz i czekać, aż ta osoba z niego wyjdzie, no to prawdopodobnie najlepiej w tym momencie byłoby dla Ciebie po prostu odwrócić się i no i pójść w swoją stronę, tak? Czy to do innej relacji, czy po prostu cieszyć się swoim życiem, zająć się tym, co lubisz, no albo może poznasz kogoś innego, albo jeżeli na razie nie, no to po prostu może rozwinąć swój krąg znajomych, znaleźć jakieś zainteresowania, zająć się swoją pracą, karierą, po prostu sobą, swoim życiem, tak żeby no jakby żeby poświęcenie tej osoby nie poszło na marne w tym momencie, mimo tego, że dla Ciebie to też może być trudne, ale no czasami jakby no nie mamy wpływu po prostu na to, co dzieje się w życiu drugiej osoby i nawet jeżeli chcemy pomóc i mamy dobre chęci, no to no nie zawsze jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy coś zrobić. Dlatego często najlepiej jest po prostu żyć swoim życiem. No i tyle. A co życie przyniesie? Może za jakiś czas ta sytuacja się odmieni, ta osoba już się upora z tymi swoimi sprawami i się spotkacie znowu, ale no przynajmniej wtedy nie będziesz mieć wrażenia, że jakby ten czas straciłeś czy straciłaś, tylko też wykorzystasz ten czas dla siebie, tak? Na to, żeby doświadczać czegoś fajnego, czegoś nowego, poznawać jakieś nowe rzeczy, nowych ludzi, nowe jakieś zainteresowania zdobywać, rozwijać. A może w międzyczasie poznasz kogoś po prostu, kto bardziej do Ciebie pasuje, kto jest bardziej dostępny i no i będziesz mieć z tą nową osobą właśnie tą dziesiątkę kielichów. Okej, zostawię to tutaj w takim razie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Ciebie pomocne i do usłyszenia niedługo. I witam grupę numer 4, która wybrała cytryn. Tutaj mamy kartę kochankowie, czyli wygląda pozytywnie, ale zobaczymy, co nam dalej wyjdzie. Co ta osoba czuje do Ciebie? Okej, karta diabeł.
Mam takie poczucie, że to jest jakaś nowa relacja, w której no, ta osoba jest bardzo zafascynowana tobą. Może też ta osoba ma za sobą jakiś trudniejszy okres, w którym właśnie jak ten pustelnik tutaj siedział w jakiejś jaskini, może w depresji, może po prostu jakieś takie gorsze miesiące, gorsze lata, różnie bywa, każdy ma inną historię, ale tak jakby teraz ta osoba poczuła, jakby poznała Ciebie i poczuła, że w życiu jest coś więcej, jakby odżyła, tak, po tej swojej fazie bycia tym pustelnikiem. Ciemnej jaskini. Dobra, zobaczmy dalej, co ta osoba czuje do Ciebie. Piątka buław. Trójka buław. I dziewiątka monet. Czyli tak jakby... Po pierwsze, ta osoba widzi Ciebie jako kogoś bardzo atrakcyjnego, bardzo takiego... autentycznego, kogoś, kto potrafi cieszyć się życiem, potrafi zająć się sobą, swoimi sprawami, ktoś, kto potrafi docenić, korzystać ze swojej wolności, ze swojego życia i też trochę widzi Ciebie jako taki ideał w pewnym sensie, jako coś, po coś musi się trochę nastarać, ponaginać, żeby sięgnąć w ogóle do Ciebie, żeby mieć do Ciebie dostęp. Mam nadzieję, że dobrze to wyraziłam, ale tak jak tutaj mam taki obraz, tak jak gdybyś była tym ogniem tutaj na górze, czy był, no i ta osoba po prostu musi się tutaj ponaginać, poukładać jakoś, żeby Cię dosięgnąć. Czy to spotkać Cię po prostu, jak to, no jakby zaplanować swój czas i Twój, żeby, w sensie swój czas tak, żeby dostosować się do Ciebie, albo pod względem takim, że może ta osoba trochę stawia Cię na piedestale jakimś i jakby ma takie poczucie, że no nie dosięga Ci do pień, więc musi się jakoś postarać, żeby pokazać się z lepszej strony, żeby być Tobie równym. No i ta trójka buław tutaj sugeruje też taką chęć zobaczenia, co przyszłość między Wami przyniesie, co się między Wami wydarzy. Okej, mamy kartę cesarzowa, paś monet i piątka kielichów. Okej, czyli zdecydowanie ta osoba widzi jakiś potencjał. Jeżeli Ciebie widzi jako tą cesarzową, co tutaj z tych kart rozumiem w ten sposób, to, no to tak jak mówiłam, trochę ma Ciebie za taki ideał, za piękną postać, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, za kogoś, kto jest bardzo taki towarzyski, ale w taki sposób, że jakby sprawiasz, że ludzie czują się przy Tobie dobrze i albo zdecydowanie ta osoba czuje się dobrze, tak? Może nie wie jak inne osoby, ale że ta osoba po prostu czuje się przy Tobie dobrze. Taka zaakceptowana, tak, że może być sobą. I z tym paździem monet, no to podobnie, jakby, no mniej więcej podobnie jak co do tego, co powiedziałam tutaj przy tej trójce buław, że patrzy w przyszłość, tak? Ma nadzieję, w sensie chętnie zobaczy, co się między Wami rozwinie i ten paść monet tak jakby sugeruje, że jest to jakaś nowa relacja i że ta osoba widzi po prostu tutaj potencjał na coś więcej. I mamy piątkę kielichów i tutaj bym nawiązała właśnie do tego pustelnika na początku, że coś tutaj jeszcze jest w życiu tej osoby, jakaś nostalgia, jakiś smutek, może jakaś żałoba za czymś, co gdzieś tam się wydarzyło w życiu tej osoby. Może też jednocześnie, tak jak patrzę na to, że Ty też jesteś jakby takim promykiem światła, że może ogólnie ta osoba jeszcze czuje się jako ten pustelnik i jest w takiej niższej energii, tej piątce kielichów, ale tak jak patrzę tutaj, mamy, nie wiem czy to dobrze widać, to jest taki złoty, jakby jaśniejszy płomyk, taki promień światła, coś takiego, to tak jakby... Tak,
to widzę, jakbyś ty tutaj rozjaśniała trochę tą ciemność, tą żałobę, jakąś pustkę, jakiś smutek tej osoby. Zobaczmy, co jeszcze, co ta osoba czuje do ciebie. Okej. Mamy rycerz kielichów, czyli widzę tutaj kogoś, kto chętnie chodzi na jakieś randki, zaprasza cię na randki, kupuje kwiaty. Taki dżentelmen, który chce się pokazać z jak najlepszej strony. Dziesiątka mieczy, która potwierdza po raz trzeci, że ta osoba ma za sobą jakieś trudne doświadczenia, ale właśnie przy tobie jakby nabiera tej nadziei, tak? Jesteś takim światełkiem w tunelu, z którego ta osoba właśnie wychodzi, w której pokazujesz tym swoim światłem sobą jakby kierunek, którędy może wyjść z tego swojego trudnego okresu. I trójka kielichów tutaj może sugerować, że jest jeszcze jakaś inna osoba gdzieś tutaj. Może to być ta żałoba, czy to jakieś rozstanie, tak, które ta osoba ma za sobą, czyli udział jeszcze jakiś, w sensie energetycznie gdzieś ta osoba może być jeszcze w jakiś sposób zaangażowana w tamtą relację. Mam właśnie bardziej wrażenie, że to jest jakaś relacja, która się zakończyła. Albo może tamta osoba zmarła, albo się rozstali. No ale jeszcze jakby jest obecna w emocjach, tak, w energii tej osoby. Albo jeżeli nie, jeżeli to jest jakiś smutek związany z czymś innym, z jakąś inną sprawą, nie z rozstaniem, to ta karta trójka kielichów może tutaj sugerować takie poczucie, to co mówiłam też tu przy cesarzowej, że ta osoba czuje się zaakceptowana przy sobie, czuje się jakbyście znali się od dawna, jakbyście no, byli po prostu przyjaciółmi, tak? Czasami tak jest, że spotykamy kogoś po raz pierwszy i od początku nam się świetnie rozmawia, świetnie się dogadujemy, jakbyśmy się znali całe życie. Okej, i zobaczmy, jakie ty masz nastawienie do tej osoby w tym momencie. Król buław, karta gwiazda. I rycerz monet. Ja mam takie poczucie, że ty tutaj też, albo może trochę nawet bardziej, albo w pewnym stopniu, może w trochę innym kontekście niż ta osoba wobec ciebie, ale ty wobec tej osoby pewne plany sobie snujesz na przyszłość, może myślisz o jakimś wspólnym wyjeździe, jakimś wspólnym spędzaniem czasu. Ogólnie masz poczucie, że ta osoba jest taką gwiazdką z nieba, może takim trochę prezentem od wszechświata, może takim spełnieniem Twoich marzeń, spełnieniem jakichś Twoich życzeń. I tutaj z tym rycerzem monet mam takie poczucie, że chętnie oferujesz coś tej osobie, na zasadzie swoje serce na przykład, swój czas, jakby czujesz, że ta osoba jest godna tego, żeby coś od Ciebie dostać, coś dobrego od Ciebie dostać, tak? Czy to Twój czas, taką może sympatię, zaangażowanie, może duży szacunek, czy takie po prostu bardzo miłe, empatyczne traktowanie tej osoby. Okej, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy po stronie tej osoby względem Ciebie. Zachwyt właśnie, dokładnie to, co mówiłam na początku, że ta osoba jest taka zachwycona Tobą, że jesteś takim... No zachwyt, dobre słowo, właśnie tego mi wcześniej brakowało, że jest zachwycona Tobą, tym, kim jesteś, jak się zachowujesz, jaką jesteś osobą. Spokój. I zawiść, którą czuję bardziej jako taką chęć właśnie złapania Ciebie, tak jakby ta osoba widziała Ciebie jako kogoś lepszego niż ona jest. Tak jakby, tak jak mówiłam, no, że do pięć Ci nie dosięga, to tutaj mniej więcej ten obrazek to pokazuje. I to nie na zasadzie, że ta osoba jakby z zawiści chce Cię ściągnąć, bo tego raczej tutaj nie czuję. Raczej takie, że chce Cię po prostu złapać, żeby spędzić z Tobą czas. Jakby nasycić się Tobą w pewien sposób. No i ten spokój to myślę, że to jest właśnie to takie poczucie akceptacji, że przy Tobie czuję się spokojnie. Okej. I weźmiemy
Zobaczymy kartę porady dla Ciebie. Wyobraźnia, czyli możesz sobie puścić wodze fantazji i wyobrażać sobie, co chętnie zrobiłbyś, zrobiłabyś z tą osobą, czy jak chciałbyś, żeby Wasza relacja się rozwijała. Ewentualnie możesz też nie pod kątem tej osoby, tylko ogólnie napisać sobie, czego ogólnie chcesz w relacjach. Tak jak ja chcę, żeby moje relacje wyglądały bez względu na to, czy to jest z tą osobą, czy z jakąkolwiek inną. Chodzi tutaj o ten rdzeń, na którym Tobie najbardziej zależy. Jakie cechy charakteru drugiej osoby są dla Ciebie ważne? Jak chcesz spędzać czas z tą osobą? Co dla Ciebie w relacji jest ważne? Że jak nawzajem siebie traktujecie? I tak, żeby to było Twoje, tak? To, na czym Tobie najbardziej zależy ogólnie w relacjach. No i później możesz wtedy zobaczyć, czy ta osoba pasuje do tego, czy nie, albo no, na ile, tak? No wiadomo, że zawsze jakieś coś tam można, w pewnych kwestiach można się dogadać, ale też pewne kwestie no, nie podlegają negocjacjom, jeżeli to jest coś, co no, jakaś cecha charakteru, która dla mnie jest naprawdę ważna, tak? Czy jakieś zachowanie, a ta osoba tego nie ma, no to też może warto na początku sobie zdać z tego sprawę. I może nie brnąć w tą sytuację, jeżeli coś takiego jest, albo może właśnie w ten sposób sobie, to taki może być jakaś taka mapa Twoja, która pomoże Ci sprawdzić, czy to jest ta osoba, z którą rzeczywiście warto wchodzić w jakąś bliższą relację i planować, robić jakieś większe plany na przyszłość, czy może nie do końca nie, bo może są jakieś właśnie takie podstawowe zasady, jakieś takie fundamenty, które są dla Ciebie bardzo ważne, takie, które nie podlegają negocjacji, a ta osoba może na przykład tego nie ma, tak? Więc możesz to dzięki takim rozpisaniu sobie swoich wartości już na początku sprawdzić, czy, no, czy do siebie pasujecie, czy nie. Okej, no dobrze. W takim razie to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Pa!